Telefon już uzbrojony w baterię, naładował się przez chwil kilka, żebyśmy mogli coś pokazać i pora go uruchomić. Proszę bardzo, niech wszyscy zobaczą, jak to się startuje, jak to wszystko wygląda, jak szybko się telefon uruchamia. Jest troszeczkę inna muzyczka na starcie. Mam nadzieję, że to było słychać. Powiem Wam szczerze, że wyświetlacz na pierwszy rzut oka robi kolosalne wrażenie. Znowu jest ten sam efekt, że wychodzi nowy telefon. Tak naprawdę czyta się te recenzje, no tam trochę szybszy, trochę większy wyświetlacz, troszkę większa rozdzielczość. W zasadzie, no, w zasadzie to samo co było, tylko lekko tam poprawione. Ale jak już się przychodzi do sklepu, żeby zobaczyć to nowe cudo, to nagle włącza ci się taka żarówka w głowę. Muszę go mieć, także szatan kusi. Myślę, że w tej części powiem tylko o samej konfiguracji i tych wszystkich nowych rzeczach wstępnie odnośnie Samsunga Galaxy S4, a w kolejnej dopiero pokażę Wam aplikacje te nowe, które się tutaj znajdują, no, żeby to nie trwało nie wiadomo ile, bo naprawdę jest co pokazywać. Ja się tak przez kilka chwil tym telefonem pobawiłem, także wybaczcie mi, jakbym coś nie tak powiedział. Zachęcam na Was również do komentowania, czy Wam się ten telefon podoba, czy na niego czekaliście, czy jak już żeście go widzieli w sklepie, to czy zrobił również na Was takie wrażenie dobre, jak i na mnie zrobił. Ostatnio tak mnie miło zaskoczył wyświetlacz Sony Xperia Z. W tym momencie no, ten Samsung Galaxy S4 no, też to jest full HD, naprawdę robi to kolosalne wrażenie. Może na początku ustalmy sobie, z jakim softem ten telefon do nas przychodzi. Jak widzicie, jest Android wersja 4.2.2. Otrzymujemy Androida w aktualnie najnowszej wersji. Dzisiaj jest 1 maja i dzisiaj nagrywam tą recenzję. Może na początku, co widać, już sam ekran blokady trochę inaczej wygląda. Widzicie, że jak ja przesuwam palec nad ekranem, teraz to nie za bardzo widać, bo włączyłem te gadżety. Na początku sam ekran blokady już jest trochę inny. Widzicie, jak nie ma tego plumkania, które żeśmy w S3 mieli. Oczywiście to plumkanie można sobie włączyć. Jak widzicie, są widgety dostępne ekranu startowego. Tutaj jest widget ekranu startowego. Możemy od razu do ulubionej aplikacji przejść. Jest też dostępna możliwość uruchamiania od razu zdefiniowanych przez siebie aplikacji właśnie z ekranu blokady, chociażby teraz tej przeglądarki. I to już jest taka możliwość personalizacji tego ekranu początkowego, który widzimy. Ten ekran również jest personalizowany, jeżeli będziemy używać S-View Cover od Samsunga, o którym opowiem też w kolejnej prezentacji. Co zasługuje na pokazanie? To jest właśnie ten nowa belka powiadomień, która się tutaj znajduje, i widzicie, że w tej belce powiadomień mamy nową ikonę, która nam rozwija wszystkie dostępne przełączniki, jakie ma nam do zaoferowania tenże oto telefon. Przypominam również, że oprócz tego, że możemy na przykład włączać i wyłączać łączność bezprzewodową, to wystarczy tą kontrolkę, ten przełącznik dłużej przytrzymać, żeby przejść sobie do ustawień na przykład sieci Wi-Fi. Tak, żeby nam, no, jest to dużo wygodniejsze niż proste rozwiązania, dużo wygodniejsze niż wchodzenie do menu, w ustawienia i wchodzenie w opcję ustawienia sieci bezprzewodowej. Jednak to jest o tyle fajne, że wszystko w prosty sposób mam dostępne. To samo jest na przykład przy łączności Bluetooth, też możemy sobie przejść od razu do konfiguracji. Szybkie naciśnięcie nam włącza dany moduł czy daną funkcję, a dłuższe przytrzymanie przechodzi nam do konfiguracji danej usługi czy danych dodatków. Co ciekawe jeszcze jest, mamy ustawienia automatyczne, jeśli chodzi o jasność podświetlania wyświetlacza. Możemy je wyłączyć i regulować sobie ręcznie. Ja zaraz właśnie troszkę podkręcę.
Widzicie też tą, jak tutaj jest animowane od razu to słoneczko, które nam symbolizuje to podświetlanie. Co ciekawe, w opcji auto mamy również możliwość, jak gdyby przy tych automatycznych ustawieniach dodać 2-3 do 5 jak gdyby punktów jasności możemy dodać albo odjąć, jeśli chodzi o ustawienia automatyczne. Jest to fajne rozszerzenie, bo czasami te automatyczne ustawienia jasności wyświetlacza dla niektórych użytkowników no wydaje się nie do końca zadowalająca, czyli dla niektórych wyświetlacz zbyt jasno świeci, dla innych znowu zbyt słabo, a właśnie w ten to sposób możemy zostać przy automatycznych ustawieniach, ale na przykład sobie dodać 5 punktów, że chcemy, żeby o 5 tych tonów świecił ten wyświetlacz nam troszeczkę jaśniej. To mi się podoba, tego w poprzedniej wersji nie było. Przejdźmy teraz do ustawień, bo też warto o nich sporo powiedzieć. Jak widzicie, te ustawienia zostały podzielone na sekcje. Mamy 4 sekcje, czyli nie mamy tego długiego, kilkukilometrowego menu, tylko mamy poszczególne sekcje. No i na początku te standardowe, które zawsze mamy w Androidzie, czyli sekcja obsługi łączności Wi-Fi, sekcja łączności Bluetooth. Przypominam, że mamy przełączniki, ale oprócz tego w każdą z tą sekcję możemy się wkliknąć i sobie ją dodatkowo dokonfigurować. Licznik danych, tu też się chyba niewiele zmieniło od poprzednich wersji. Ustawienia dodatkowe sieci. Też tutaj nowe rzeczy się nie pojawiły. W NFC zobaczmy, co jest. Płatność NFC, tego chyba ja nie miałem poprzednio. Teraz tutaj się pojawiło coś takiego. SBIM, czyli to nasze przekazywanie zdjęć czy jakichś tam elementów przy pomocy dotknięcia dwóch urządzeń. Też to trzeba by potestować. Kiedyś może znajdę chwilę czasu, żeby to gruntownie przebadać, bo na razie nie miałem potrzeby nigdy użycia tej funkcjonalności. Generalnie zazwyczaj teraz w tych nowych telefonach pojawia się trochę tych nowych funkcji, które no, dla jednych są dyskusyjne, bo twierdzą oni, że oni nie mają żadnego znaczenia, tak naprawdę to nic się tutaj nie zmieniło, a dla niektórych są no, jakąś taką kolosalnym krokiem w przód. Urządzenia w pobliżu, czyli konfiguracja DLNA. Możemy sobie już z naszego telefonu zrobić pewnego rodzaju serwer, który będzie udostępniał dla chociażby telewizora jakieś tam filmy, czy zdjęcia, czy to, co mamy w telefonie zgromadzone. Screen mirroring. Niestety nie posiadam urządzenia, które by było z tym kompatybilne. Mam Samsunga Smarta telewizor, ale już chyba w wersji jakiejś starszej. Chciałem po to potestować. Niestety to nie działa. Działa to bardzo fajnie. Na razie wam mogę tylko opowiedzieć w ten sposób, że możemy sobie w momencie dla nas wygodnym jak gdyby sparować. Mamy to też również w tym panelu kontrolnym. Screen monitoring. Możemy sobie sparować telefon jak gdyby. Ten screen mirroring działa w ten sposób, że to, co mamy na ekranie telefonu, również widzimy na ekranie telewizora, czy to jest prezentacja, czy to jest film, czy to są zdjęcia, czy to są maile. W ten właśnie oto prosty sposób możemy to wszystko sobie oglądać na ekranie dużego telewizora. No, tak żeby pokazać pewne rzeczy innym osobom. I ostatnia opcja po screen mirroring jest kies przez Wi-Fi. To też już chyba znane jest z poprzednich wersji. Moje urządzenia, ekran blokady, sporo różnego rodzaju customizacji, czyli możemy do swoich potrzeb to odpowiednio przystosować. Możemy sobie włączać wiele widżetów, wyłączać, ja może wyłączę, bo już pokazałem wam te widżety, a ja z nich tutaj bardzo na ekranie blokady nie stosuję. Zobaczmy, jakie są widżety na ekranie blokady. A tutaj jest możliwość ustawienia tej wiadomości prywatnej. Tak jak ja mam teraz ustawione, ewentualnie samego zegara. Także jest trochę dodatkowych funkcji. Włączenie jednych, wyłączenie drugich powoduje zmiany w tym menu, także to wszystko sobie trzeba gruntownie przebadać. Naprawdę jest to już telefon, na którego konfigurację można poświęcić kilka godzin, tak żeby sobie go odpowiednio do swoich potrzeb przystosować. Skróty. Tradycyjnie są to edytowalne skróty. Pamiętajmy, że możemy sobie tutaj dodać na tych skrótach ekranu początkowego to, co nam jest akurat potrzebne. Czy to jest aparat, czy to jest przeglądarka, czy skrót do kontaktu, do wiadomości. To sobie wszystko customizujemy. Możemy dodać 1, 2, 3, więcej. Możemy zostawić z 4. On nam się tam odpowiednio wtedy rozciągnie. Możemy dodać nową aplikację, którą byśmy chcieli widzieć jako skrót na ekranie blokady.
Oczywiście te skróty możemy włączyć i wyłączyć, nie ma najmniejszego problemu. Jest efekt odblokowania, czyli ten efekt świetlny, o którym ja Wam mówiłem na początku, i efekt falowania, taki jak był w poprzedniej wersji telefonu, czyli w S3. Teksty pomocy możemy sobie włączyć i wyłączyć. Pamiętajcie, że teraz pojawiła się taka opcja. Kiedyś tych tekstów pomocy nie było, teraz są standardowo włączone i pojawia się napis na ekranie blokady odblokuj, przeciągnij, aby odblokować, i takie różne inne dodatkowe wskazówki, także dla użytkowników zaawansowanych jest to tylko denerwujący gadżet, także można to sobie wyłączyć i się tym jakoś szczególnie nie stresować. Konfiguracja wyświetlacza. Zobaczmy, jakie tapety mamy w zestawie, bo to wiele osób interesuje, co to tam nam Samsung dołożył. Jak zwykle eleganckie, fajne, podkreślające właśnie ten Full HD. Przypominam Wam, w tym telefonie mamy 1920x1080 ekran. To jest po prostu coś niebywałego. Zobaczmy jeszcze, jakie są tapety animowane. A, tylko dwie sztuki są dostępne, także nie za bogato, jeśli chodzi o te dodatki. Dobra, teraz panel powiadomień. Wiele okien, o tym też za chwilę powiemy. Panel powiadomień. W tym momencie, jak widzicie, nie ma możliwości. Możemy tylko sobie przesuwać pewne elementy, że chcemy na przykład części, korzystamy z tego i przesuwamy to na inne miejsce. Nie ma możliwości włączenia i wyłączenia z tego względu, że ten panel powiadomień nie jest rozsuwany, tak jak Wam to wcześniej pokazałem. Możemy również wyłączyć ten pasek regulacji jasności. Widzicie, teraz jest wyłączony, nie mamy możliwości regulacji jasności. Włączamy i ten pasek regulacji jasności nam się pojawia. Jeżeli ustawienia automatyczne nam wystarczają, możemy sobie wyłączyć ten pasek jasności i w tym momencie sobie zaoszczędzimy kilka dodatkowych linii na jakieś tam dodatkowe powiadomienia, które będą się właśnie tam mogły pomieścić. Wiele okien. To myślę, że pokażę może w momencie, jak pokażę Wam, jakie są aplikacje, no bo to należałoby właśnie w tym momencie pokazywać. Przypominam, że to jest ten multitasking. Może tak na szybko, jak to teraz wygląda, żeby było. Włączmy sobie ekran powiadomień. W tym momencie mam uruchomioną, widzicie, przeglądarkę internetową. Tu mam taki paseczek, z którego mogę sobie na przykład wyciągnąć chociażby YouTube'a. I już teraz na ekranie telefonu, przypominam, mamy 4 rdzenie po 1,9 GHz, także naprawdę to jest moc. W końcu mamy 2 GB RAM-u. Chociaż żałuję, że nie będzie więcej, bo słyszałem, że teraz do Note'a mają już 3 GB dawać, także tu też mogli dać 3 GB, nic by się nie stało, tym bardziej, że jest sporo aplikacji przez producenta wrzuconych, które niestety nie można odinstalować. Tak więc no, tu by się przydało, żeby to działało lepiej. W ten sposób jest zrealizowany ten multitasking, powiedzmy, właśnie w Samsungach. Bardzo fajnie. Wróćmy do ustawień, bo o to tutaj właśnie chodzi, bo żeśmy byli w ustawieniach. I możemy sobie ten tryb, jeżeli z niego nie korzystamy, ktoś nie ma potrzeby korzystania z tego trybu, możemy go zupełnie wyłączyć. Tryb ekranu możemy sobie włączyć zoptymalizowany, on będzie sam nam dostosowywał. Jeżeli ktoś lubi na przykład takie super wyostrzone kolory, żeby wykorzystać ten AMOLED Plus, możemy sobie włączyć dynamiczny i wtedy to wszystko jest takie, no nie można tego powiedzieć, że jest naturalne, jest takie soczyste, bardzo, bardzo mocne. Jasność to jest ten sam suwak, który mamy w tej belce powiadomień. Automatyczne obracanie ekranu również możemy włączyć i wyłączyć. Wyłączanie ekranu, wygaszacz ekranu. Zobaczymy, czy tutaj są. Tak, wygaszacze ekranu są dostępne takie. Ja akurat tego nie stosuję. Czcionki, czy coś nowego jest. Standardowa, domyślna, plus takie dodatkowe, bardziej, nie wiem jak je nazwać, modernistyczne, czy Samsung Sans też nawet fajnie wygląda, ale on teraz będzie nam się chciał zrestartować, także może nie będę zmieniał. Rozmiar tekstu mam aktualnie na potrzeby prezentacji ustawiony normalny. Później sobie przechodzę na mały, bo wtedy jednak mi się trochę więcej tego wszystkiego na ekranie mieści. Podświetlanie klawiszy dotykowych, czyli tych dwóch znajdujących się obok przycisku hardware'owego. 1,5 sekundy, myślę, że w zupełności wystarczy. To, co wielu producentów żałuje tej opcji, czyli wyświetlanie, tutaj widzicie przy baterii, procentów, ile ta bateria
ma jeszcze dostępnych, oprócz tej samej ikony, no, która no, nie odzwierciedla, można powiedzieć, w rzeczywistości tego, ile tego prądu w tej baterii siedzi. Proszę wziąć to pod uwagę, bo zauważyłem w komentarzach, że prezentacja trwa 10 minut i zginęło tyle i tyle procent baterii. Pamiętajcie, że tutaj ta bateria jest dopiero po pierwszym ładowaniu, ona jeszcze nie do końca ma taką pojemność, jak tutaj producent, myślę, deklaruje na niej. Po kilku przebiegach, po kilku takich pełnych cyklach, nie wiem, może 5-10, ona wtedy uzyska taką pełną swoją pojemność. Ja oczywiście nie omieszkam zrobić tego testu, bo planuję przerzucić się na ten telefon może po długim weekendzie tak na stałe i przeprowadzić testy, jak ta bateria będzie się tutaj spisywała, bo to jest dla mnie dość istotna sprawa. I oczywiście stosowny film na tą okoliczność przygotuję i powiem Wam, które funkcje są dla mnie przydatne, które mniej przydatne i jak spisuje się bateria, bo to dla większości użytkowników jest dość istotna informacja. Tutaj kolejne opcje związane z wyświetlaczem, czyli mamy... Ojojoj. Strasznie czuły jest ten wyświetlacz. Jeszcze trzeba dodać to, że jeszcze jest... Można włączyć większą jego czułość. Wysoka czułość dotyku i w tym momencie możemy nasz telefon obsługiwać w rękawiczkach. Bez używania tych specjalnych rękawiczkach, tylko w tych zwykłych. Tu są dodatkowe opcje, które, no jak widzicie, co jest, edytuj po przechwycywaniu ekranu. Pamiętamy, że możemy sobie screenshota robić, przesuwając ręką nad ekranem telefonu. Później jest, czy to ma być edytowane, czy ma być nieedytowane. Automatyczne dostosowanie tonacji ekranu. Analizuje on nam wyświetlany obraz i automatycznie reguluje nam podświetlenie i to, co już mówiłem wcześniej, wysoka czułość dotyku również jest w tej sekcji wyświetlacz, czyli możemy w tym momencie po włączeniu tej funkcji, na przykład gdzieś na stoku narciarskim, bez zdejmowania rękawiczek, obsługiwać sobie telefon i do tego producenci tych specjalnych rękawiczek będą pokrzywdzeni, bo już nie będziemy ich potrzebowali. Wskaźniki LED. Przypominam, że w górnej części mamy wskaźnik LED, to co wszyscy lubią. W poprzedniej wersji to chyba w S2 nie było tego wskaźnika i wiele osób ubolewało, że tego właśnie nie ma. Takie funkcje możemy sobie zdefiniować właśnie przy tym wskaźniku LED. Dźwięk. Tradycyjna regulacja dla każdego elementu systemu, jeśli chodzi o dźwięki. Intensywność wibracji. O, ja lubię, jak dobrze wibruje. Mamy dzwonków troszeczkę. No jest pełen wybór, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy swoje MP3 wrzucili i korzystali ze swoich dźwięków, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Możemy również sobie do wibracji przypisać, no trudno nazwać to dźwiękami, ale sposób wibrowania telefonu. Również sporo dodatkowych ustawień, jeśli chodzi o dodatkowe dźwięki. Nie dzwonki, tylko te dźwięki informacyjne, powiadomienia. Wibracja podczas dzwonienia. No i standardowe ustawienia, które tutaj widzicie. Jest jeszcze opcja Sound Adapt, ale ona działa tylko z zestawem słuchawkowym. Ten zestaw Samsung nam obiecuje, że jest trochę lepszy niż taki zwykły, standardowy. I ta opcja Sound Adapt pozwala nam na odpowiednie dostosowanie tego zestawu słuchawkowego do tonów, jakie nasze ucho słyszy, bo wiadomo, że w momencie, kiedy stajemy się troszkę starsi, to jest inne pasmo, jakie nasze ucho w stanie jest odebrać. Tryb ekranu startowego. Jest ten tryb ułatwienia, na przykład dostosowania w samochodzie lub w jakichś innych warunkach. Ja go nigdy nie używałem. Także jeżeli ktoś używa, to zawsze liczę na komentarze, w czym Wam się to przydaje, taki tryb ułatwiony. Ustawienia połączeń. Od razu tu sobie włączymy. W
poczta głosowa, konto. No, czyli standardowe też tutaj ustawienia, które... które widziałem i w poprzedniej wersji, także tu się chyba nic nie zmieniło. Tryb blokowania, nie powiem wam szczerze, w tym trybie blokowania denerwuje to, że jak go włączymy, to jest ta ikona, która mnie o tym trybie blokowania informuje, to jeszcze z lewej strony. Mogłoby być tak, że ta ikona się pojawia tylko w momencie, kiedy ten tryb blokowania jest aktywny, czyli jeżeli sobie ustawię, od której godziny on ma być aktywny, to wtedy mi się ta ikona pojawia, a tak to troszeczkę nie ta funkcja przez to. Nie ma możliwości wyłączenia tego wskaźnika. To by mi się tutaj przydało, żebym mógł sobie wyłączyć nie informuj o trybie blokowania. Aczkolwiek tryb blokowania bardzo fajny, ja z niego korzystam codziennie. Chociaż realizuję to za pomocą aplikacji, która właśnie mi tutaj nie zaśmieca tej belki górnej, tylko w momencie, kiedy jest włączony tryb nocny, to się tam nazywa, wtedy mam stosowną ikonę. Wiadomość alarmowa, tego nie było we trójce i polega to na tym, że kiedy włączymy telefon w trybie alarmowym, czyli tak jak on nam tutaj pokazuje, przyciśniemy dwa przyciski, telefon rozpoczyna rejestrację za pomocą obydwóch kamer, obrazów i ewentualnie dźwięków. Możemy sobie zdefiniować taką wiadomość alarmową. Można ustawić, żeby wysyłał zdjęcia alarmowe i dodać do kontaktów alarmowych. I w tym momencie, gdy jest taka sytuacja, telefon zaczyna nam to wszystko rejestrować i wysyłać podskazany numer. Tryb oszczędzania energii. Takie opcje mamy w nim dostępne. Ja staram się nie używać tego trybu oszczędzania baterii, żeby wiedzieć, jak ta bateria faktycznie będzie wytrzymywała i przede wszystkim uważam, że skoro jest smartfon, to jest po to, żeby z niego korzystać. Jakbym chciał telefon bez tych funkcji, to myślę, że Nokia 3110 w zupełności by moje wymagania, jeśli chodzi o dzwonienie, pokryła. Akcesoria do Samsunga trzeba powiedzieć, że tego S4 firma przygotowała dość sporo akcesoriów. Ja może o nich powiem w kolejnej prezentacji, kiedy będę mówił o tych aplikacjach związanych ze zdrowym trybem życia i tam sporo rzeczy jest szykowanych przez Samsunga. Nie jest to jeszcze dostępne, nie widziałem tego na rynku. Chętnie bym to przebadał. No, może się coś takiego pojawi. Kolejna opcja, dostępność. A pokrótce widzicie, jakie funkcje są tu dostępne. Języki, wprowadzanie to jest standardowe menu, też tutaj ruchy i gesty. No tu jest dużo do pokazania, ale to też myślę, że w kolejnej prezentacji skupimy się na tych ruchach, gestach i wszystkiego, bo jest co pokazywać. Funkcje głosowe, przypominam, że S-Voice nadal po polsku nie funkcjonuje, także nie musimy się bardzo nastawiać, że coś nam się tutaj w tym temacie pojawi. Ale tak jak mówię, AirView, AirGestures to są te nowe rzeczy, których w S3 nie było. Nie wiem, czy one będą przydatne, czy nieprzydatne, czy to jest tylko taki tak zwany bajer, ale powiem wam szczerze, że robi wrażenie, kiedy przeglądacie stronę internetową i sama się ona przewija, bo patrzycie wzrokiem w dolną część telefonu. Działa to, tutaj za kamery wam tego nie pokażę, ale inne wam opcje zademonstruję z przyjemnością. Dobrze, teraz ustawienia, ostatnie ustawienia kont, czyli możemy sobie dodawać wszelakiego rodzaju konta, z którym akurat nasz telefon będzie współpracował i ma wbudowaną ich obsługę. Ja mam tylko na razie konto Google'owe podłączone, nie mam też jeszcze podłączonego konta Samsungowego, także te aplikacje Samsungowe w kolejnej prezentacji. Dodatkowe ostatnie menu, które się nazywa więcej, czyli usługi lokalizacji, bezpieczeństwo. Menadżer aplikacji. Zobaczmy, jak to wygląda, które są uruchomione. Jak widzicie, sporo nam tutaj producent już zapodaje na początku. Telefon jest po włączeniu, widzicie, nic nie uruchamiałem. Mamy 1 GB RAM-u ze żartem, mam 897 wolne.
No i pokrótce widzicie, co nam tutaj startuje. Szkoda, że nie można sobie tego skustomizować, bo myślę, że można by było z pewnych elementów zrezygnować, tych standardowo instalowanych przez producenta i... No i wtedy może by ten telefon jeszcze na żwawości zyskał, aczkolwiek no nie można się do niczego tutaj przyczepić. 8,3 giga mamy wolne, jeśli chodzi o pamięć urządzenia. Zobaczmy to, bo to jest jeszcze, a to zaraz do tego przejdę. Bateria. 27 minut już chodzimy z baterią, po podłączeniu ładowarki 90%. Pamięć. Data i godzina to są już ustawienia standardowych formatów dat. No i informacje o urządzeniu to już Wam pokazywałem na samym wstępie. Na samym wstępie tej prezentacji. Wiele osób zawsze jest zainteresowanych, czy następuje tak zwane zalagowanie w momencie uruchomienia aplikacji telefonu. Zobaczmy. No, tak to wygląda. Pierwsze uruchomienie aplikacji telefonów, pierwsze uruchomienie kontaktów. No, działa to żwawo, nie ma jakiegoś takiego przycięcia. Tak więc, no 2 giga RAM-u daje radę, aczkolwiek ja mówię cały czas, no jakby było 3 albo 4, to już by była pełnia szczęścia, bo akurat Linux jest tym systemem, który sobie, a Android jest oparty na Linuxie, doskonale daje radę, jeśli chodzi o wykorzystanie pamięci. Powiem Wam, że te przyciski, jak używam tego telefonu już kilka chwil, naprawdę dużo lepiej niż we Strójce i w Note'cie, nie są takie wystające, a przez to przez przypadek się ich nie naciska, bo naprawdę było to irytujące. Może jeszcze kilka słów o launcherze. Standardowy Samsungowy, również launcher obsługuje Air Gestures, czyli na przykład jakbyśmy chcieli przenieść gdzieś ikonę. W momencie, kiedy mamy dostępne Air Gestures, pojawi się tutaj w górnym pasku ikona tego. Czyli na przykład teraz mamy Air Gestures dostępne i możemy sobie przesuwać, jak widzicie, ręką ruszam i zmieniam sobie pulpity tam, gdzie sobie mogę przenieść ikonę. Także powiem Wam, że trudno to zrobić jedną ręką, kiedy trzymamy ten telefon, ale jest to wykonalne. Oczywiście jest też możliwość przeniesienia na dowolny pulpit w taki sposób, bo tutaj te pulpity są nam teraz wizualizowane u dołu, jak widzicie, ale można być też nowoczesnym i używać tych Air Gestures'ów, bo no, robią one wrażenie. Naprawdę każdy może się poczuć rycerzem Jedi, że jest po odpowiedniej stronie mocy.